Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w ostatnim już filmiku na kanale Lakierowniczka związanym z porządkami. Sprzątałyśmy już we wszystkich lakierach hybrydowych. Trochę tamtego było, ale ostatecznie udało nam się sprzątnąć większość i tutaj możecie zobaczyć ten filmik. Robiłyśmy już również porządki we wszystkich ozdobach i produktach do zdobienia, takich jak wszystkie cyrkonie, alejki, pędzelki, żele, naklejki i wszystkie takie właśnie produkty związane ze stylizacją, z ozdabianiem. I ten filmik również na kanale możecie już zobaczyć. Został nam ostatni filmik, który jest takim jakby podsumowaniem, a jednocześnie zawiera to, co najważniejsze, czyli formy organizacji. W dzisiejszym filmiku zobaczycie wszystkie triki organizacyjne związane właśnie z produktami do paznokci. Jak to wszystko ogarnąć, żeby te produkty jednocześnie były ładnie zaprezentowane i pokazane, żeby było łatwo wybierać między nimi, szukać odpowiednich, jednocześnie zawsze w porządku, czyli że nie musimy przewalać sterty, naklejek i brokatów, przesypywać. No i trzecia sprawa, żeby w każdym momencie, gdy dokupicie jeden nowy lub jeden Wam się usunie, w łatwy sposób można było te produkty przesunąć, przeorganizować. W ten sposób przejdziemy dzisiaj przez kilka różnych trików, które mi zdecydowanie bardzo pomagają. Poza tym powiem Wam, że pytań o te elementy było tyle już w trakcie tych lat nagrywania, że w końcu trzeba było wziąć, zebrać to wszystko do kupy. Zaczniemy może od pierwszego elementu, o który najczęściej pytacie. I słuchajcie, jest to zwykły wizytownik zamówiony na Allegro, jest to firma Donau. I jest to wizytownik, w którym macie kieszonki, które są idealnie szerokości wszystkich arkuszy z naklejkami. Więc możecie tu sobie zobaczyć mnóstwo naklejek, naklejek wodnych, naklejek klasycznych, folii transferowych, wszystkie folie również tutaj mam włożone. Mam też tu włożone wszystkie szablony, tasiemki oraz ozdoby na Boże Narodzenie. Możecie sobie właśnie zobaczyć, że idealnie ten wymiar pasuje pod kieszonki, więc nic nie trzeba wyciągać, wycinać, tylko po prostu wkładamy. W ten sposób, w każdym momencie, bardzo łatwo możecie sobie te naklejki przeglądać. Widzicie wszystkie arkusze dokładnie, a jednocześnie one są ładnie uporządkowane. Koszt takiego wizytownika to jest około 15 zł. Zależy też, na ile wybierzecie tych kieszonek. Ja mam na 240 i powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo dużo. On jest mały, bardzo poręczny, ale 240 sztuk naklejek czy tasiemek to jest multum, a zawsze możecie włożyć sobie po prostu dwie do jednej kieszonki, więc myślę, że nie ma sensu kupować jakiegoś przeogromnego, bo naprawdę ciężko jest tyle aż nazbierać tych różnych rzeczy, chociaż wiem, że jesteście w stanie. Jeżeli chodzi o linki do wszystkich produktów, znajdziecie je na dole w opisie. Nie będę tutaj nic więcej Wam dodatkowo podawać, tylko po prostu na dole macie linki ewentualnie z opisami. Drugim elementem, który niesamowicie ułatwił mi pracę, który ułatwił mi organizację, jest organizer na wzorniki z AliExpress. Jest to takie duże pudełko, które ma z przodu przezroczystą pleksę, całe jest białe. W środku znajdują się cztery kolumny. W każdej z nich znajduje się po kilkanaście takich małych białych tabliczek. Na nie możecie przykleić dowolne wzorniki. I jeżeli chodzi o te wzorniki, one są również zamówione z AliExpress i przyklejone są na taką gumę plastyczną, którą możecie kupić właśnie w plastycznych sklepach. I zobaczcie, na każdej takiej plakietce mieści się 5 wzorników. Możecie je dowolnie układać. Ja zazwyczaj układam je kolorystycznie lub tematycznie. Trochę podzieliłam je sobie tak z kolorami na pory roku, bo akurat są 4, więc tutaj jest zima, czyli święta, walentynki. Tutaj jest jesień, czyli wszystkie pomarańcze, ciemne kolory. Tutaj mamy lato, czyli same neony i takie bardzo wakacyjne zdobienia. I wiosna, czyli dużo kwiatów i pasteli. Ale to jest tylko takie dla mnie ułatwienie, możecie je dowolnie układać. No i słuchajcie, to jest tak wygodne. Jeżeli macie bardzo dużo wzorników, to wszystkie możecie widzieć od razu. Możecie je sobie przearanżować. Jeżeli któryś jeden Wam się znudzi, możecie go wyjąć, odłożyć na bok. Naprawdę jest tyle różnych kombinacji, więc to bardzo ułatwia sprawę. Ale uważam, że jest to rzecz dla osób, które po prostu albo pracują w salonie, albo prowadzą bloga, albo mają jakieś swoje klientki, bo to nie jest, to kosztuje około 100 na AliExpress.
Więc to moim zdaniem nie jest wydatek dla osoby, która po prostu sobie maluje paznokcie i ma tam kilka wzorników, bo to jest rzecz zbędna wtedy, to jest po prostu za duże dla takich osób. To jest taki wydatek, którego można wtedy uniknąć, ale jeżeli pracujecie na większą skalę, albo jeżeli ktoś z Was jest blogerką paznokciową, no to moim zdaniem to jest coś, co musicie mieć, albo jak ktoś prowadzi szkolenia, słuchajcie, nie ma lepszego sposobu, żeby pokazać Wasze prace, niż takie pudełko, które jest też mega wygodne, bo wystarczy je ze sobą zabrać i już. Numer 3. To jest to, co już widziałyście w ostatnim filmiku z porządkami. To jest pudełko, które służy do przechowywania płytek. Płytek do stemplowania. Ono jest z Bon Pretty i kosztowało około $20, chyba tak, chyba $20. I w nim możecie ułożyć wszystkie swoje płytki w dowolny sposób. Tutaj macie kieszonki, które mieszczą większe płytki albo bardziej nieregularne. Tutaj jest dużo miejsc na te prostokątne płytki. Dalej są miejsca na te mniejsze, kwadratowe lub okrągłe. I na końcu znów macie kieszonki. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie te płytki, no to odsyłam Was do tamtego filmiku. Natomiast tutaj muszę Wam powiedzieć, że po tym, od kiedy mam ten jeden wygodny, który się zamyka, no to jest mi dużo łatwiej niż mając trzy różne, każda płytka w innym miejscu. Te płytki też się nie niszczą, bo gdy ja je trzymałam po prostu razem ułożone w szufladzie, to jedna rysowała po drugiej i one wtedy się też niszczyły, a teraz bardzo wygodnie mogę szukać wzorów. Bardzo wygodnie jest mi z nich korzystać, wiem, gdzie każda z nich ma miejsce. Dodatkowo po stworzeniu tych takich białych kartek, o których też Wam wtedy mówiłam, widzę dokładnie te wzory i łatwiej mi jest dopasować, gdy nie do końca wiem, jakie zdobienie chcę wykonać, jakiego wzoru chcę użyć, a mam na przykład kolory, to zdecydowanie łatwiej jest mi szukać, mając w tym pudełku po prostu wszystko ułożone. Numer 4. Jest to również bardzo tani produkt, który bardzo dużo mi ułatwia. Takie pudełko kupione w Mrówce albo w Castoramie za około 15 zł. Ma ono taką, tutaj jest taka duża przedziałka i tu są trzy mniejsze. I jest to idealne pudełko do przechowywania wszystkich pyłków, brokatów, cekinów, stempli. Tu mam jakieś taśmy, jakieś dodatkowe zdrapki, wszystko związane właśnie z ozdabianiem. To jest idealne miejsce, bardzo fajnie mieszczą się tutaj też karuzele na szerokość, więc nie wyobrażam sobie nie mieć tego pudełka, bo jakby to wszystko miało biegać po szufladach, kartonikach, pudełkach, to by był po prostu jakiś kosmos. A możecie też zwrócić uwagę na to, że wszystkie moje produkty są ułożone w ten sposób, żeby dało się je też łatwo przewozić, przenosić, więc jest to super pomysł dla osób, które bardziej działają mobilnie, albo które, no ja na przykład przez 5 lat studiów co tydzień praktycznie wszystkie te produkty przewoziłam w tom i z powrotem, więc powiem Wam, że bez porównania w ogóle jest, gdy wszystko ma swoje duże opakowania i można je tylko całościowo przekładać, niż każdy jeden brokat wyciągać i przekładać. Dodatkowo tutaj wszystkie te brokaty są położone bokiem, więc ja je widzę. Co prawda w dwóch warstwach, bo już jest tego aż tak dużo, ale znacznie łatwiej jest podnieść jeden brokat, zobaczyć co jest pod spodem, niż szukać w jakimś kartoniku. Bardzo wygodne rozwiązanie za grosze. Jeżeli macie mało produktów do paznokci, na przykład dopiero zaczynacie, myślę, że spokojnie możecie tu włożyć też swoje lakiery, jakieś pędzelki do zdobień, pojedyncze płytki i w tym pudełku mieć praktycznie połowę swoich produktów kosmetycznych właśnie związanych ze stylizacją paznokci. Będąc jeszcze przy tej mobilnej tematyce działalności, ja przez te 5 lat nie mogłam żyć bez kufra. I ja mam taki bardzo duży kosmetyczny kufer, który również chyba zamawiałam nawet z AliExpress, bo wtedy one były bardzo drogie. Trzypiętrowy, przeogromny. Ale słuchajcie, no on mieścił wszystko, łącznie z pochłaniaczem, lampą, wszystkimi elementami dodatkowymi, tam jakieś oświetlenie nawet nosiłam, wszystkie kolory, wszystkie lakiery, bazy, wszyściutko, co potrzebowałam. I on był po prostu moim wybawieniem przez te 5 lat. I teraz już zupełnie z niego nie korzystam, bo nareszcie mogłam rozłożyć wszystko stacjonarnie. Poza tym teraz już tych produktów no trochę przybyło i chyba już by nie dały rady się zmieścić wszystkie w tym kuferku, ale on nadal bardzo wiernie mi służy, bo teraz mam tam wszystkie produkty zapasowe. No bo nie mogę mieć jednej lampy, bo jakby siadła, to
właściwie lakierowniczka musiałaby na jakiś czas przestać działalność. No a taka rzecz jest niemożliwa, bo praktycznie codziennie tu coś nagrywam, tu coś robię, więc cały czas to jest potrzebne. I produkty zapasowe, dodatkowe, takie jak waciki, pilniczki, no te wszystkie elementy właśnie mam ładnie ułożone w tym kuferku i odłożone w takim pomieszczeniu gospodarczym, ale bardzo fajnie, bo mogę je mieć wszystkie w jednym miejscu, więc jeżeli działacie mobilnie, to taki kufer uważam, że będzie bardzo dobrą decyzją i on na później również będzie Wam przydatny. Możecie w nim trzymać kosmetyki, możecie trzymać produkty właśnie do paznokci, do makijażu. Można go wykorzystać na różne sposoby. Poza tym teraz te kufry są w dobrych cenach, więc myślę, że to jest świetny wybór. Jedziemy dalej organizacyjnie. Jak już byłam przy ozdobach, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że dla mnie bardzo genialnym rozwiązaniem było kupienie karuzelek. Takich małych karuzelek do właśnie wszelkiego rodzaju ozdób. Tutaj mamy 12 okienek i w każdym okienku możecie znaleźć inną cyrkonię, inną ozdobę. Oczywiście nie każdy ma 20 tych karuzelek, ale nawet jeżeli macie dwie, to możecie ładnie widzieć wszystkie. Ona jest tam też bardzo wygodna do korzystania, bo możecie sobie otworzyć bezpośrednio, stąd brać produkty. A wszystkie takie małe jakieś fiolki, tubki, to wszystko polega na tym, że Wy musicie wysypać zawartość, żeby móc z nich korzystać. A tutaj macie wszystko bardzo ładnie widoczne z góry. Te karuzele są również na Allegro za jakieś 2-3 zł. Na AliExpress pewnie jeszcze taniej. Oczywiście nie włożycie tu wszystkiego, bo brokaty odpadają, bo się totalnie pomieszczają i wszystkie takie zupełnie płaskie, śliskie ozdoby również się tutaj nie nadają. Chyba że cały czas macie to w takiej bezpiecznej pozycji, no to możecie również i takie rzeczy sobie włożyć. I dla mnie to było też również bardzo duże ułatwienie, bo zamiast kilkuset słoiczków mogłam mieć kilka karuzel. No to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie i bardzo duża oszczędność miejsc. Będąc jeszcze przy produktach, które pomagają mi w organizacji, pomagają to wszystko ogarnąć, wszystkie kolory lakierów hybrydowych kiedyś miałam na takich oto słoneczkach. I wszystko było ładnie, pięknie, bo widać tutaj wszystkie kolory, dopóki pierwszy z nich się nie skończył, a ja nie kupiłam trzech kolejnych, których nie było gdzie włożyć. No i w tym momencie, gdy jeden się kończył, dochodził nowy, nie szło tego ułożyć już kolorystycznie, kolorów zaczęło przybywać, pojawiło się mnóstwo wzorników, i w tym momencie muszę Wam bezapelacyjnie powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem są takie wzorniki, na których każdy kolor możecie osobno położyć, ma on osobne miejsce, a jednocześnie, gdy jeden z nich się skończy, to po prostu go wyciągacie. Jak przybędzie Wam jeden nowy, to po prostu wkładacie go kolorystycznie w to miejsce, w którym powinien być. Oczywiście na początku było takiego wzornika pół, później jeden, dwa, teraz te dwa się nie dopinają mimo ostatnich wyprzedaży. Znowu przybyło kilka nowości, które Wam ostatnio na kanale pokazywałam. No i mam znowu ponad dwa wzorniki, aczkolwiek i tak jest to dużo wygodniejsze niż 10 czy 20 takich kółek, które są nieułożone. Dodatkowo można je fajnie opisać. I słuchajcie, u mnie znajdziecie zwykłe kartki, po prostu przyklejone na przezroczystą taśmę. Ale ostatnio widziałam drukarkę do etykiet. I słuchajcie, ja to jest chyba moja lista, bo to nie jest zbyt tanie urządzenie, bo chyba kosztuje około stówki. Ale słuchajcie, można nadrukować każdą nazwę tak ładnie na przezroczystej taśmie, która się od razu klei. No myślę, że to jest robota, którą kiedyś będzie trzeba pokonać i będzie trzeba zrobić. Obklejenie wszystkich tych wzorników będzie trwało, zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że to będzie genialne rozwiązanie. I wiem, że już widziałam u jednej z Was, że właśnie w ten sposób ma to zrobione, więc to działa, wygląda fenomenalnie i na pewno jest na liście moich rzeczy do zrobienia. A taki jeden wzornik kosztuje około chyba dyszki teraz i na nim jest aż 50 kolorów, więc no spokojnie. Dla większości normalnych osób taki jeden pewnie wystarczy, dla niektórych będzie potrzebne ich kilka. Dobra, kolejna rzecz organizacyjna, która bardzo ułatwia mi utrzymanie porządku, o którą również pytałyście, to są przegródki. Wyjęłam sobie najmniejsze opakowanie, żeby pokazać Wam o co chodzi, bo te większe są po prostu nie do utrzymania jedną ręką. Chodzi mi tutaj o te właśnie przegródki znajdujące się między wszystkimi lakierami, które pozwalają mi wyjmować pojedyncze z nich i odkładać na to samo miejsce, które pozwalają mi mieć puste luki w pudełku,
ale nie w momencie, w którym zamykam szufladę, a wszystko się obala, i które pozwalają mi wkładać na przykład tubki, które same by w życiu nie ustały. Bezproblemowo wszystkie są w piony. I w ten sposób wszystko jest uporządkowane, mam te więcej takich właśnie przegródek. No i każdy mi się pytał, skąd to jest. No słuchajcie, większość z nich pochodzi po prostu z jakichś paczek, z większych zamówień i tam w ten sposób oni pakują te lakiery, żeby się nie poobijały. Ale to jest tak proste do wykonania samodzielnie, że myślę, że gdybym nie miała tych gotowych, to na pewno zdecydowałabym się takie zrobić. Nawet zastanawiam się, czy nie zrobić, bo jedne z nich są z tak cienkiej tektury, że ona mi się cała wygina i wolałabym z takiego grubszego kartonu. Jak wykonać taką właśnie prostą przegródkę? Wystarczy wziąć dowolny kartonik i ponacinać. Nie musicie robić tego w ten sposób, bo to jest dodatkowe, to jest właściwie rzecz zbędna w tym momencie. Po prostu ponacinać w tą stronę na każdym kartoniku i następnie wziąć jedne w tą stronę, a drugie w odwrotną. Czekajcie, wyjmę. I one się będą nachodzić, bo nacinacie do połowy, a one się będą w ten sposób nachodzić i w ten sposób możecie sobie naprawdę rozplanować dowolnej szerokości, dowolnej wielkości przestrzenie i włożyć tam każdy lakier w takim uporządkowanym schemacie. Więc to jest rzecz właściwie bez żadnej wartości finansowej, bo możecie to zrobić z jakiegoś starego pudełka, ale organizacyjnie bardzo dużo ułatwia. Przechodzimy dalej i są to już ostatnie takie wręcz banalne rzeczy. Jeżeli chodzi o organizację wszystkich pędzli, akcesorii, ja po prostu używam zwykłych kubków kuchennych, które po prostu mi się tak w ten sposób dobrze sprawdzają, ale bardzo ważnym trikiem organizacyjnym, a właściwie taką ułatwiającą i bardzo użyteczną rzeczą jest to, że wszystkie pędzelki, które kupuję już teraz, bo widzicie tu jeszcze kilka takich starych, one jeszcze nie mają zamykań albo są po prostu no takie, więc zamykania nie kupimy. Ja kupuję już same zamykane pędzelki, bo słuchajcie, w ten sposób się nie niszczy włosie, mogę je wrzucić nawet luźno do kuferka, do szuflady i nic się z nimi nie stanie. Poza tym one wizualnie są bardzo ładne, bardzo wygodne do używania, ale zdecydowanie od kiedy ja kupuję te pędzelki zamykane, te pierwsze z AliExpress, moje ulubione, ile one już mają lat, od ilu lat, ja właściwie od 4 lat używam i to są te same pędzelki. Ja w ogóle o nie nie dbam. Ja używam, myję je w cleanerze, odkładam je gdzie popadnie. Nie zawsze pamiętam nawet ich zamknąć, chociaż bardzo, bardzo się staram. To są pojedyncze przypadki. I słuchajcie, one nadal mi służą i nadal jest wszystko z nimi ok. Pędzelki za kilka, no nie wiem, 5 zł. Więc no zamykanie bardzo dużo zmienia. Jeżeli macie, zahacie się, czy kupić, nie wiem, za 5 zł niezamykane, a za 10 zamykane, to w ogóle się nie zastanawiajcie. Zdecydowanie warto kupować te zamykane, one służą na dużo dłużej. No i to już chyba by były wszystkie organizacyjne triki, które teraz przyszły mi na myśl. Są to rzeczy, które bardzo mi ułatwiły to, żeby ta przestrzeń była prosta, żeby była bardzo zorganizowana i żebym mogła do wszystkich produktów mieć od razu prosty dostęp, wiedzieć, gdzie dokładnie się znajdują, gdy je wyjmę, żebym wiedziała, gdzie je odłożyć. I żebym miała wgląd, żeby wszystko można było oglądać, wybierać bez wyciągania i otwierania każdego po kolei. Można by jeszcze zwrócić uwagę na tą organizację. Jak tak mówię Wam o tych produktach, to jeszcze przyszła mi jedna rzecz na myśl. Jeżeli macie lakiery, które nie mają wzornika koloru, nie wiecie jaki to jest kolor, albo które mają na przykład z przodu znacznik koloru, a Wy trzymacie je tak jak ja w kufrze albo szufladzie i potrzebujecie czegoś z góry, to bardzo fajnym trikiem są wszystkie znaczniki kolorów. I możecie je znaleźć w postaci takich małych tipsików nakładanych na buteleczkę. I to jest fajne w przypadku, gdy nie macie gdzie tego nakleić, jak właśnie w lakierach Provocateur. Ale jeżeli macie do góry miejsce, to najfajniejsze są takie zwykłe guziczki, które malujecie lakierem, utwardzacie i przyklejacie sobie do góry. I te dwa znaczniki kolorów również dostępne są na AliExpress za bardzo małe pieniądze. Zostawię Wam na dole linki, ale ja Wam powiem, że to mi tak ułatwiło sprawę w momencie, gdy pojawiało się na przykład 20 lakierów jednej firmy, żaden nie miał znacznika koloru. I nie wyobrażam sobie otwierać każdego z nich po kolei.
Więc to jeszcze jeden taki trik, który ułatwia mi organizację. A teraz koniecznie w komentarzu napiszcie, jakie triki organizacyjne u Was najlepiej się sprawdzają, bo na pewno coś jeszcze mogę polepszyć, coś jeszcze mogę poprawić, żeby ta przestrzeń była jeszcze bardziej zorganizowana. Dajcie znać, jak podoba Wam się ten filmik, co sądzicie o moich trikach organizacyjnych. Zapraszam do komentowania, trzymajcie się ciepło, pa pa!